time we were sipping on wine. I could see it in your eyes, you were feeling alive. Hej, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Mikołaj, a w dniu dzisiejszym przedstawię wam kilka map, które mają szansę znaleźć się w kolejnej operacji w CS-ie. Jedyne co pozostało mi powiedzieć to, że wszelkie linki znajdą się na dole w opisie, także jeżeli chcecie sobie pograć na tych mapach, to wbijajcie do opisu. A teraz życzę wam miłego oglądania, jedziemy! Pierwsza mapa znajduje się albo w południowej Francji, albo gdzieś we Włoszech. Bardzo przypomina Inferno. Jak dla mnie prezentuje się rewelacyjnie, fajnie rozplanowane dwa bombsite'y oraz dobrze przemyślane wszelkie przejścia, lokalizacje spawnów itd. itd. Chciałbym sobie zagrać na takiej mapie, kto wie, może nawet wymieniłbym ją za obecne Inferno. I druga mapa, czyli Tangerine. Z tego co dobrze pamiętam, znajduje się ona gdzieś w Czarnogórze. Prezentuje się spoko, jest ona utrzymana w takiej ciepłej stylizacji, przez co niejednemu się może spodobać. Przedstawia krajobraz takiej opuszczonej wioski z zamkiem, z dużym pałacem, z placem na środku. To wszystko ciekawie się komponuje. Jeżeli chodzi o minę do złucenia, on przypomina przynajmniej dla mnie Miraża. Następnie na mapie znajduje się kilka ciekawych przejść, które można byłoby jakoś ciekawie wykorzystać w trakcie to rozgrywki. Także jeżeli chodzi o moją opinię, ja jej oczywiście daję łapkę w górę, warcacie Steam. Trzecia mapa, Studio. Jest to z tych wszystkich, które wam dzisiaj przedstawię, moja ulubiona. Ta mapa jest niesamowita, jest tak fajnie różnorodna. Na początku znajdujemy się w sali gimnastycznej, następnie przechodzimy do takiego studia filmowego, znaczy nie studia, tylko całej wioski, przerobioną na studia filmowe. Następnie wioska, kawałek nowoczesnej części. Następnie znajduje się jakiś klub, na którym ewidentnie odbywała się jakaś impreza. Następnie mamy warsztat, w którym się majsterkowało. Także ta mapa prezentuje się rewelacyjnie, jak się po niej chodzi, czujesz takie dopracowanie, dopieszczenie najmniejszych szczegółów. Także co, osobiście bardzo polecam na niej zagrać. Moją czwartą propozycją jest Sword, czyli mapa, która bardzo przypomina Nuke'a. A z racji tego, że Nuke jest no poniekąd porażką, jeżeli chodzi o Valve, pro się na tym nie chcą grać, gracze na to nie chcą grać. Także co, myślę, że taki Sword byłby fajną alternatywą. Jedynym minusem, który mi się rzucił już na pierwszy rzut oka, był tutaj padający deszcz. I nawet nie chodzi o to, że on w jakiś sposób mógłby zaburzać rozgrywkę. Wiadomo, trudniej byłoby ustrzec przeciwników, lecz myślę, że ludzie ze trochę słabszym headłem mogliby narzekać na dość duże problemy, jeżeli chodzi o spadki FPS-ów. Oprócz tego mapie nie mam nic do zarzucenia i mega mi się podoba. Na koniec zostały dwie mapy, które trzeba jeszcze nieźle dopracować, ale mają potencjał. Pierwsza z nich, czyli Sirius. Dość mocno mi przypomina mapę Agency, którą możecie kojarzyć na przykład z operacji Bloodhound. Tak jak mówię, patrząc na nią teraz, nie wygląda ona tak rewelacyjnie jak chociażby przedstawiona przed chwilą Sword czy Studio. Lecz ma według mnie duży potencjał, gdyby ją dopracować, dodać trochę tekstur, trochę różnych przedmiotów na tej mapie. Także jeżeli chodzi o mnie, ja bym tutaj twórcy dał dość duży kredyt zaufania i dał mu jeszcze dokończyć tą mapę, by to ona znalazła się w kolejnej właśnie operacji. Myślę, że wyszłoby jakoś spoko. Przechodzimy dalej i mamy mapę Bravery, czyli Browar. I to jest mapa, która jest, można powiedzieć, dopiero w początkowej fazie, chociaż no, z drugiej strony już jest wszystko zaprojektowane, lecz to, co jest zrobione, naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. Wszelkie nowe tekstury, których wcześniej nigdy nie widziałem w CS-ie, dopracowanie najmniejszych detali, no mógłbyś nawet pokusić o stwierdzenie, że jeżeli ta mapa znalazłaby się w oficjalnym Counter-Strike'u, mogłaby zostać jedną z moich ulubionych map. Problem jest z nią taki, że tak jak mówiłem, około 70% zawiera bardzo mało tekstur, albo jest dopiero rozplanowane defaultowymi. Ja osobiście mocno trzymam kciuki, aby ta mapa została ukończona na naprawdę dobrym poziomie. Nadszedł czas na siódmą mapę. I nie chodzi o to, że nie mogłem żadnej znaleźć w warsztacie ciekawej, bo jeszcze jest mnóstwo innych ciekawych map, lecz według mnie będzie to jakaś mapa, którą już wcześniej widzieliśmy w CS-ie. Tak jak było przy ostatniej operacji Hydra, na przykład Black Gold, które pojawiło się już wcześniej, bodajże w operacji Breakout, chyba ona była w Breakoucie. Tak tutaj myślę, że jakaś mapa mogłaby z powrotem wrócić i oficjalnie by można było na niej grać. W dniu dzisiejszym to już było wszystko, co miałem wam do przedstawienia. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeżeli chodzi o moją opinię, jeszcze tak na zakończenie pozwolę sobie powiedzieć, u mnie na pierwszym miejscu jest Bravery, ta ostatnia, ten Browar, mega mapa, na drugim jest według mnie Studio i na trzecim jest według mnie pierwsza, którą wam prezentowałem, czyli ta, wiecie, Pseudo Inferno. Także tak, napisz koniecznie w komentarzu, co myślisz o jakiej mapie, która ci się podoba, która ci się nie podoba, a ja przypnę ci za to serduszko. I to już wszystko w dniu dzisiejszym, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do następnych odcinków, hej.